Dzień dobry. Ja się nazywam Łukasz Jasina i dzisiaj w Biurze Niepodległa mam zaszczyt i przyjemność poprowadzić debatę, która jest bardzo związana chyba z najważniejszym wydarzeniem obok traktatu ryskiego, które upamiętniamy w tym roku z naszej historii sprzed 100 lat. Z trzecim Powstaniem Śląskim. Oczywiście takich debat było bardzo dużo i Powstania Śląskie są teraz w dalszym ciągu bardzo ważnym elementem społecznej debaty i społecznych rozważań, nawet momentami zupełnie innych niż te sprzed kilkudziesięciu lat. Stały się też często orężem w walce politycznej, stały się orężem w budowaniu nowej śląskiej tożsamości, która niekoniecznie jest zgodna z tym, co Polacy chcą widzieć, też Niemcy chcieliby widzieć. Ale powiedzmy sobie szczerze, my tutaj jesteśmy historykami, w związku z tym postaramy się raczej Państwu przekazać nie tyle to, co teraz myślimy o powstaniu, tylko jakąś próbę odbudowy wiedzy zbliżonej do tego, co było 100 lat temu. I spotykamy się tak trochę symbolicznie, bo tak jak Powstania Śląskie mają swoją śląską wersję i mają swoją warszawską wersję i te wersje wbrew pozorom i wbrew temu, co myślimy, nie są takie niezgodne. Spotykamy się więc w dwóch grupach, warszawskiej i katowickiej, co nam jeszcze bardzo ciekawie podkreśla hybrydowość tej debaty. Chociaż osobiście, jeżeli mam być szczery, to bym wolał, żebyśmy się tutaj w piątkę spotkali na żywo w Warszawie albo gdzieś w Katowicach, bo wbrew pozorom to są miasta położone bardzo blisko siebie i mentalnie, i komunikacyjnie. Ale spotykamy się jednak w pewnym podziale. Ale powitam mimo wszystko, jako królewiak, najpierw dwoje katowiczan. Pana doktora Macieja Fica i panią Małgorzatę Traczyjanik. Panią doktor Małgorzatę Traczyjanik. Bardzo się cieszę, że mamy dobre połączenie. I też oddamy państwu głos za chwilę. Oraz pana profesora Janusza Odziemkowskiego i pana profesora Grzegorza Nowika. I znowu nam wychodzi tutaj kolejny symbol, proszę państwa, bo panowie tak jakby reprezentują Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, co nie wiem, czy się do końca podoba naszym wszystkim tym wielkim Polakom, którzy gdzieś tam w niebie albo w czyśćcu Korfanty i Piłsudski dyskutują o tym, co zrobili 100 lat temu. Mam nadzieję, że już są w zgodzie po tych 80 latach. Ale tematem naszej debaty nie będzie, proszę państwa, przerzucanie oddziału powstańczego przez granicę, nie będzie ilość wysłanych karabinów, nie będzie konsekwencja tego, co się zdarzyło w 1921 roku, ale to, jak wyglądało normalne życie, na które to powstanie wpłynęło, normalne życie, z którego te wszystkie trzy powstania wynikły i normalne życie, które wniosło Śląsk do Rzeczpospolitej. Bo poza takimi drobnymi scenami folklorystycznymi, które pamiętamy z filmów Kazimierza Kuca i kilku innych reżyserów, poza niezwykle ciekawiącą większość Polaków barwą gwary lub języka śląskiego, tutaj nie możemy urazić żadnej z grup, która tak, a nie inaczej myśli, my zazwyczaj bardzo słabo ten Śląsk znamy. Mamy w głowie hałdy, mamy w głowie kopalnie, a to była bardzo bogata kraina w sensie obyczajowym, w sensie ludzkim, zupełnie inna od całej reszty Polski, która została do niej przyłączona. Oskar Halecki, który się na Śląsku może nie znał, ale bardzo ładnie podkreślił, że to był taki malusieńki, piastowski kawałeczek przyłączony jednak do tej jagiellońskiej resztówki II Rzeczypospolitej. Pytań będzie oczywiście sporo, ale ja się posłużę po moim już i tak przy długim wstępie jednak pewnymi zasadami protokołu i rozpocznę od kobiety. To jest zasada, moim zdaniem, jednak bardzo słuszna. Pani doktor Małgorzata Traczyjanik. Pytanie pierwsze. One są zawsze, te pierwsze pytania, bardzo naiwne, ale potem się może trochę rozkręcimy. Jak bardzo Śląsk, Górny Śląsk, Anno Domini 1921, różnił się od reszty Polski i czy Polacy byli w stanie go w ogóle wtedy, w roku 1921, choć trochę zrozumieć, czy był dla nich taką egzotyczną, dziwną krainą, której specjalnie zrozumieć nie mogli, zwłaszcza kiedy zaczęli pod wpływem tego powstania na ten Śląsk się powoli wybierać. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Przemawiam do Państwa z Gliwic, a nie z Katowic. To myślę bardzo to miasto śląskie, które po powstaniu pozostało w Niemczech. Tak. Czyli Gliwic, tak, w tym roku, o który Pan mnie pyta. Poza tym Pan wybaczy, ale nazywam się Małgorzata Tkacz-Janik. Ja wiem, że przewodnicząca Zielonych nazywa się Małgorzata Tracz i jestem często z nią mylona, ale ja wciąż się nazywam Małgorzata Tkacz-Janik i chciałabym pozostać taką osobą także po tak tej debacie. Państwo już wiedzą, że jesteśmy na żywo. Zatem bardzo proszę. Potem pytanie, które Pan zadał i ten wstęp, który nazwał Pan przydługim,
Nie uważam tak. Myślę też jednak, że muszę się do niego odnieść, ponieważ w dalszym ciągu wydaje mi się, że Śląsk pozostaje niezgłębioną i tajemniczą krainą dla reszty Polski po dzień dzisiejszy. I myślę, że to, co wyobrażali sobie ówcześni mieszkańcy środkowej Polski i Kresów Rzeczpospolitej, było równie mglistym wyobrażeniem Górnego Śląska, jak to się dzieje teraz. Możemy mówić o tym, że jesteśmy jednym państwem już kilkadziesiąt lat, jesteśmy w tych samych granicach, ale te lokalne kultury i lokalne historie i herstorie, o których może uda mi się dzisiaj cokolwiek powiedzieć, o tych górnośląskich herstoriach, jednak się bardzo mocno różnią. Powiedział Pan również, że wszyscy jesteśmy historykami. Ja nie jestem historyczką, ja jestem kulturoznawczynią i patrzę na historię nieco inaczej niż historycy. I staram się przede wszystkim unikać wszystkich możliwych hagiograficznych spojrzeń i perspektyw, szczególnie teraz, kiedy właśnie często używamy takich określeń, że jakieś wydarzenie bądź bohater był najważniejszy w ówczesnym czasie, albo że dane wydarzenie miało dla nas kolosalne znaczenie jako dla historii kraju. I ponieważ ja widzę pewne większe kulturowe całości i chciałabym się na tym skupić. Zatem myślę, że bardzo różny był odbiór Górnego Śląska przez Polaków i Polki mieszkających poza Śląskiem, którzy rzeczywiście w tym czasie byli coraz bardziej i coraz mocniej przyzywani przez ówczesne władze polskie do wsparcia Górnego Śląska. Mogę, jeżeli panowie pozwolą, skupić się na kobietach, ponieważ bardzo wiele z nich faktycznie przybyło na Śląsk, odpowiadając na to wołanie nie tylko władz, ale władz uczelni, na ten apel płynący także z towarzystw kobiecych, na ten apel powtarzany przez liderki ruchu kobiecego oraz wysyłany sygnał z samego Górnego Śląska, gdzie już wtedy bardzo aktywnie działały stowarzyszone w najczęściej towarzystwach kobiet, kobiety, które były bardzo różnorodne, jeżeli chodzi o ich narodowość, klasę społeczną i tak dalej. Bo to nie były tylko, jak się zwykło mówić, Wielkopolanki stojące czy Kresowianki stojące u steru górnośląskich organizacji kobiecych, ale to także były autochtonki, często żony górników, hutników, często kobiety bezrobotne. Kobiety przybyły do miast i poszukujące pomocy i wiążące się z organizacjami o charakterze politycznym, często w bardzo nieświadomym geście, po prostu poszukując środowisk, które mogłyby im jako kobietom pomóc zadomowić się w przemysłowych miastach. Zatem niektóre z nich odpowiadały jak na takie wołanie, które wypełniało ich potrzebę patriotyzmu także, czyli odpowiadały na wołanie na przykład Wojciecha Korfantego czy tych organizacji kobiecych, o których wspomniałam, Janiny Antoniny Omańkowskiej czy przyszłej liderki także politycznej Haliny Stęślickiej, która potem była pierwszą posłanką Sejmu pierwszej kadencji. To były apele i to były także te głosy szły ze strony harcerstwa rozwijającego się już również wtedy w towarzystwach gimnastycznych Sokół, ponieważ bardzo wiele kobiet przeszło z tego paramilitarnej organizacji potem do zastępów harcerskich. Zatem to była odpowiedź na taki zew patriotyczny. To też realizowało ten mit o piastowskiej ziemi, do którego Pan był łaskaw nawiązać i za tym hasłem wiele kobiet przybyło na Śląsk, między innymi Pola Maciejowska, która jako studentka Uniwersytetu Warszawskiego bardzo szybko zaadoptowała się w śląskiej rzeczywistości, stała się adiutantką, kurierką
właśnie Wojciecha Korfantego, była bardzo zdolną aktywistką, propagandystką. Niestety zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach i do dziś trwa pogłębiona czasami, a czasami bardzo spłycona dyskusja na temat tego właściwie, kto był jej największym wrogiem. Czy ci górnoślązacy, którzy byli przeciwnikami Wojciecha Korfantego, czy ci, którzy rzeczywiście zainteresowani byli przyłączeniem Górnego Śląska do Polski. Co jeszcze myślę warto powiedzieć? Z drugiej strony mamy do czynienia z takimi odruchami wsparcia dla powstań śląskich, bardzo prostymi, czyli odruchami zbierania pieniędzy, kwestami. Każda złotówka, która była przeznaczona przez dzieci czy przez kobiety podczas przeróżnych akcji zbierania samych pieniędzy albo takich darów w klejnotach, w przeróżnych darach materialnych, no odbijała się tutaj szerokim echem. Czytałam niejednokrotnie o takich kwestach w gazetach górnośląskich, które z wdzięcznością opisywały taką charytatywną działalność kobiet. Co do przemysłu industrialnego charakteru i kultury górnośląskiej ówczesnej, myślę, że ta wiedza po pierwsze była tak rzeczywiście niejednorodna jak dzisiaj, jak i niejednokrotnie spotykała się z zaskoczeniem kobiet i mężczyzn, którzy tutaj przybywali. Powiem znowu o tym kobiecym odbiorze, dlatego że one nie tylko były zaskoczone ciężką pracą, którą wykonywały górnoślązaczki, pewnemu takiemu zdyscyplinowaniu i temu przysłowiowemu, mitycznemu dziwiły się matriarchatowi i niejednokrotnie postrzegały go zupełnie z zewnątrz inaczej niż górnośląskie kobiety. Znaczy widziały w tym nie tylko kierat i nie tylko upodlenie kobiet, bo poziom alkoholizmu, poziom brutalności i przemocy nie tylko partnerów, ale całego życia i wyzysku, z którym niewątpliwie mamy w tych czasach do czynienia, przerażał mieszkanki centralnej Polski, tak jak je przerażał cały przemysł i taki obraz industrialności, z którym się nigdy wcześniej nie zetknęły. Widziały też z drugiej strony w górnoślązaczkach środowisko niezwykle mocno infiltrowane przez kler. I rzeczywiście ta polskość i religijność to był taki nierozerwalny związek w mentalności górnoślązaczek, kształtowanych, powiedzmy to sobie od razu, w tym paradygmacie swoistym od czasu Kulturkampfu, dlatego że to wtedy mamy owo rozdzielenie przestrzeni publicznej i prywatnej, gdzie kobiety są przeniesione oczywiście w stronę kościoła, kuchni i dzieci, ale z drugiej strony z językiem polskim i z językiem zakazanym, z kulturą zakazaną stykają się już tylko w kościołach. I są to zazwyczaj te środowiska kobiet biedniejszych, mieszkanek wsi, które powoli otulały coraz mocniej i szybciej rozwijające się miasta, kopalni, hut. Zatem obraz późniejszy odbicia tego rozwarstwienia i jakby tego, kto za Polską głosuje i kto jest zdolny do wyobrażenia sobie, czym jest Polska, bardziej niż poza wyobrażeniem Jasnej Góry, kościoła krakowskiego czy Wzgórza Wawelskiego, kościoła na Wzgórzu Wawelskim. Takich osób jest niewiele, a kobiety są tą niezwykle karną, zdyscyplinowaną, fantastyczną skądinąd dla chadeckich polityków siłą i zapleczem politycznym, które uruchomione potem także w czasie plebiscytu i w czasie powstań stanowi
nieustannie zaplecze dla takiej z jednej strony mistycznej polskości, głębokiej religijności, rozpoznawaniem Śląska jako ziemi od zarania piastowskiej, która została Polakom odebrana. To ten obraz trafia do Górnoślązaczek i mamy tutaj do czynienia z czymś, co być może dzisiaj z genderowego, feministycznego punktu widzenia moglibyśmy nazwać nawet rodzajem mansplainingu. Mężczyźni, media ówczesne oraz osoby, które zajmowały się propagandą, i tu podkreślmy, z jednej i z drugiej strony, bo także mówimy tutaj o mocnej propagandzie niemieckiej, co prawda nie podczas tej debaty, ale po prostu w tym czasie, uczestniczą w procesie, którego do końca nie są świadome. Więc podsumowując moją wypowiedź, myślę, że zupełnie inny obraz jawił się w głowach kobiet i zupełnie inny obraz jawił się Śląska w głowach przybywających tutaj mężczyzn, którzy po prostu przyjechali pomóc w militarnej rozgrywce i politycznej. Natomiast wiele kobiet miało obraz taki właśnie mistycyzujący i przekonujący je, że są tą siłą i tymi matkami polskości, które na podobieństwo chociażby powstańczych, i tu myślę o powstaniu styczniowym czy o powstaniu listopadowym, czarnych sukienek muszą wesprzeć tę sytuację, ponieważ one są rdzeniem, korzeniem, symbolem. I to się sprawdziło. I to się sprawdziło, ponieważ te kobiety, które tutaj przybyły, nie tylko zdobywały szerokie grono współpracownic wśród mieszkanek Górnego Śląska, no ale także, tak jak już wspominałam, stawały się fantastycznym, karnym, zdyscyplinowanym zapleczem dla żołnierzy powstań, dla dowódców powstań oraz dla ówczesnych polityków, chociaż można powiedzieć, że w samej polityce uczestniczyło ich niewiele. Dziękuję pani doktor Tkacz-Janik za to, że nas do tego tematu wprowadziła i liczę, że do niego jeszcze wrócimy, bo pomijając to, że żadnej rewolucji powstania nie byłoby bez kobiet od powstania chrześcijaństwa, od jego dominacji w IV wieku, to mamy naprawdę bardzo ważny postulat napisania tego wszystkiego na nowo, również jeżeli chodzi o Śląsk i szerzej w ogóle o budowę polskiej niepodległości. Dlatego jeszcze do tego wrócimy, a ja od razu przeszedłbym do szerszego obrazu, bo kolejny stereotyp mamy tutaj w roku 2021. Niemcy, Polacy, region przemysłowy, katolicy, dużo kościołów, Wojciech Korfanty nad tym wszystkim, a tymczasem myślę, że i to pytanie oczywiście do pana doktora Macieja Fica, bo kontynuuje politykę Śląsk First. Myślę, że to nie był tak uproszczony obraz rzeczywistości. Śląsk był jednak bardziej skomplikowanym regionem niż się to wtedy tym wszystkim Polakom przebywającym z Kongresówki oraz z Galicji, bo ich chyba trochę potem bardziej jako urzędników nie lubiano w dwudziestoleciu, w latach 30. wydawało. Na pewno. Witam panów, państwa panelistów, witam państwa, którzy przysłuchują się naszemu spotkaniu. Ja nie mogę sobie odmówić tej przyjemności, żeby trochę jednak nawiązać do tego, o czym pani doktor przed chwilką powiedziała. A potem oczywiście przejdę do tego fragmentu, który pan redaktor był łaskaw nam tutaj zasygnalizować. Po pierwsze dodam tylko, że tak jak Polacy idealizowali Górny Śląsk, tak Górnoślązacy idealizowali polskość. Także myślę, że to jest sprawa dość oczywista, ale wymagająca zasygnalizowania. Pani doktor mówiła o tym, że taka skala, czy coś jest ważne, czy mniej ważne, jest oczywiście sprawą dyskusyjną, aczkolwiek jeżeli spojrzymy tak bardzo umownie, tak zwany polski Górny Śląsk, czyli ta część, która została włączona ostatecznie w 22 roku w granice państwa polskiego, niósł z sobą 90% produkcji przemysłowej całej II Rzeczpospolitej. Także ja bym się nie wahał powiedzieć, że to rzeczywiście był bardzo ważny fragment regionu dla funkcjonowania II RP. Ten poziom industrialności, o którym pani doktor mówiła, że
że w jakiś sposób niepokoił przybywające kobiety, to ja powiedziałbym, że znam takie relacje, w których można powiedzieć, że je również zachwycał. Także myślę, że tutaj też warto balansować te rzeczy i przyglądać się indywidualnym wspomnieniom. To spojrzenie na Polskę, jaka ona jest, to też pani doktor powiedziała przed chwilką. Ja myślę, że bardzo trudno było w roku 19 czy 20 nawet mieszkańcom II Rzeczypospolitej odpowiedzieć, jaka ta Polska jest, po prostu dlatego, że ona się dopiero kształtuje po tym okresie niebytu, buduje dopiero swój obraz w zupełnie innych realiach z tym elementem właśnie współtworzenia dopiero modelu demokratycznego z zaletami i przywarami, które on z sobą niesie. No i wreszcie ten element, dlaczego tak podatne były mieszkanki Górnego Śląska na tę propagandę, czy na te hasła propolskie. Oprócz tego, o czym pani doktor była łaskawa przed chwilą powiedzieć, no należy dodać jeszcze drugi element, myślę, nie mniej ważny, czyli to, że tak naprawdę ta presja właśnie proniemiecko nastawionych Górnoślązaków, pełniących istotne funkcje, zajmujących istotne stanowiska, z pewnością też wpływała na to, że taka, a nie inna była ich reakcja. I ja dodałbym jeszcze jedną rzecz, która myślę jest ważna i warto, żebyśmy ją na początku naszego spotkania też wyartykułowali. Kiedy mówimy o tamtym czasie, o wydarzeniach sprzed 100 lat na Górnym Śląsku, to oczywiście, jak w wypadku historyków chyba wypadałoby, staramy się odwoływać do źródeł. I warto to powiedzieć, źródła historyczne dotyczące okresu 1919-1922, którymi dysponujemy, właściwie w dużej mierze są źródłami dwojakiego rodzaju. Pierwsza grupa to jest szereg dokumentów, które mają taki charakter, powiedzielibyśmy, różnego rodzaju akt personalny, związanych właśnie z kolejnymi zrywami powstańczymi. I one tej wartości emocjonalnej, wartości takiej, która pozwala nam odtwarzać pewien klimat, odtwarzać tą miękką wiedzę, zbyt wiele nie dostarczają. I drugi zestaw źródeł, z których czerpiemy wiedzę i na których bazujemy, to są wspomnienia. Pan redaktor, zaczynając dzisiejsze spotkanie, był łaskaw powiedzieć, że dzisiaj wątek plebiscytu i trzech powstań śląskich jest traktowany jako element polityki historycznej, nazywając to dzisiejszymi określeniami, czy określeniami, których dzisiaj używamy. Dodajmy od razu, że to jest sprawa absolutnie kluczowa właściwie od 1922 roku. Powstania śląskie bardzo szybko staną się elementem rywalizacji politycznej, takiej na gruncie właśnie budowania pewnej pamięci o. I pewnie będzie czas jeszcze do tego wrócić, ale to też jest element, na który koniecznie, myślę, warto zwrócić uwagę. No i teraz przechodząc jeszcze, żeby nie monopolizować od razu spotkania, do tego wątku, który został przede mną postawiony, czyli tego, że to nie jest taki prosty układ dychotoniczny polsko-niemiecki, to należy powiedzieć tak. Oczywiście my bazujemy na pewnych uproszczeniach, oczywiście nie mamy innego wyjścia i oczywiście te uproszczenia są wskazane po to, żeby sobie tę rzeczywistość opisać. I te uproszczenia mniej więcej wyglądają tak, że możemy mówić o tej proniemiecko nastawionej grupie, która będzie najczęściej związana z wyznaniem protestanckim, która będzie najczęściej zamieszkiwała duże miasta albo będzie pochodzenia arystokratycznego, w związku z tym będzie miała swoje siedziby gdzieś tam na terenie Górnego Śląska ulokowane. I to będzie ta grupa, która posługuje się językiem niemieckim jako dominującym, jako tym, którego używa w domu. I upraszczając, będziemy mieli do czynienia z grupą propolsko nastawionych Górnoślązaków, którzy zamieszkują zazwyczaj mniejsze miasteczka i wioski, których więcej będzie w tej części wschodniej Górnego Śląska, którzy najczęściej są wyznania katolickiego i dla których polityka Kulturkampfu jest dodatkowym elementem, który ich różnicuje względem tamtych osób. I najczęściej też ten podział będzie taki, że osoby proniemiecko nastawione będą usytuowane wyżej w tej kategorii społecznej od tych, które są nastawione propolsko. Przyznam szczerze, że to jest właśnie taki element, nad którym w naszej przestrzeni górnośląskiej, wśród osób, które badają tę tematykę, pochylamy się dość mocno i próbujemy
go semantycznie w jakiś tam sposób rozstrzygać. Dzisiaj na dobrą sprawę wypada mówić o propolsko i proniemiecko nastawionych Górnoślązakach, bo kwestia języka, i to doskonale wiemy, nie rozstrzygała tej kwestii z kilku powodów. No i tylko jeden konkret właściwie warto przywołać. Kiedy możemy mówić o jakiejś tam próbie samoidentyfikacji, przy czym nie narodowej, a językowej, to bardzo ważna kwestia, na którą trzeba zwrócić uwagę, bo to jest taka jeden z elementów, który właśnie podlega nazbyt daleko idącym uproszczeniom. Ja spotykałem się z nim także w narracji szkolnej i przyznam szczerze, że tam on już nie powinien mieć miejsca. To właśnie taki, że powołują się autorzy na spis z roku 1910. To był spis dotyczący ludności zamieszkującej cesarstwo niemieckie. Ten spis został opublikowany zresztą w okresie późniejszym, w roku 1912. Natomiast zgodnie z tymi danymi spisu ludności z grudnia 1910 roku 57% mieszkańców rejencji opolskiej, to było grubo ponad 1 200 000 osób, to były osoby, które posługiwały się jako domowym językiem, językiem polskim, w każdym razie tak go wskazywały, z pełną świadomością tego, o czym też pan redaktor był łaskaw powiedzieć, dialekt, etnolekt, gotka, można to różnie nazywać w zależności od tego, kto jakie argumenty będzie za tym przedkładał, natomiast to są te osoby, które posługują się jako wiodącym językiem polskim, przy czym 53%, czyli ponad 1 170 000, czy około 1 170 000, to są ci, którzy mówią o tym, że rozmawiają wyłącznie w języku polskim. A obok nich mamy tę drugą liczną grupę, nie tak liczną, ale jednak liczną, tych ponad 850 000 osób, które deklarowały jako język domowy ten język niemiecki. I powiem tylko tyle, że zestawienie tych danych z roku 1910 z wynikami plebiscytu z 20 marca 1921 jasno, klarownie, czytelnie pokazało, że używanie języka nie musi się równać identyfikacji narodowej i nie musi się równać oddanemu głosowi za tym czy za innym państwem, znowu nieco upraszczając. Podobnie było zresztą na Warmii i Mazurach. Przechodzimy do kongresówki chociaż, oczywiście przynajmniej w obecnym sensie lokalizacyjnym. Niech chociaż raz sobie Warszawa będzie druga, jeżeli chodzi o powstania. Odpowiedź panów profesorów, i zacznę od pana profesora Dziemkowskiego, przyznając panu profesorowi Nowikowi słuszne miejsce ostatnie, które jest równie ważnym jak pierwsze. Mówiliśmy tutaj o stereotypach dotyczących Śląska. Mamy rok 1921. To jest relacja z 1946 roku, ta, którą za chwilę przywołam. Jacek Kuroń, mający wtedy 13 lat, jechał z ojcem do Wrocławia i on, syn socjalisty, zobaczył te wspaniałe śląskie dymiące kominy. Coś, co było koszmarem mojego pokolenia, w sensie oglądanie zanieczyszczenia środowiska. Ale dla Jacka Kuronia w 1946 roku to było coś pięknego. I myślę, że dałoby się na pewno znaleźć takie relacje. I tu do pani doktor i pana profesora się odwam pewnie znacie. Natomiast co było poza tą idealizacją? Jak Polska, która jednak jest takim trochę dużym państwem, odnosiła się wtedy do Górnego Śląska? Ile o nim wiedziała? Politycy, ludzie. Czy to była sprawa porywająca entuzjazmem człowieka z Lwowa czy Wilna? Wilno jeszcze wtedy formalnie nie było w Polsce. Ale z Lwowa na przykład, czy dajmy na to z powiatu chełmskiego. Czy powstanie śląskie, trzecie, bo ono jednak już było bardzo znaczące i bardziej komentowane, plus nie było akurat chwilowo żadnych wojen w okolicy, bo poprzednie się jakoś zbiegały z wojnami toczonymi przez całą Polskę. Było jakoś taką wspólną polską sprawą, jak to się teraz czasami robi w różnych politykach historycznych? Tutaj pan redaktor poruszył szereg wątków, podobnie jak państwo. I nie stawiałem przecinków odpowiednio. Więc... Tak. Ale pan profesor ale ja już te przecinki widzę. I postaram się jakoś skrótowo odpowiedzieć, bo przecież czas płynie, pędzi. Żeby to zrozumieć, to trzeba tak naprawdę cofnąć się prawie o 100 lat wstecz i wniknąć w umysły ówczesnych Polaków, tych, którzy uważali się za Polaków, bo nie wszyscy obywatele Rzeczypospolitej za Polaków się uważali. Ale powiedzmy o Polakach. Otóż proszę państwa, przecież Rzeczpospolita, kiedy powstaje, jest zlepkiem różnych ziem o bardzo różnej tradycji, o różnej historii, o różnej mentalności nawet. To, co pan redaktor powiedział o Śląsku, nie jest wyjątkiem. Trudno było Królewiakowi zrozumieć Wielkopolanina. Wielkopolanin zupełnie nie rozumiał Kresowiaka. A Galicjanin nie rozumiał mieszkańca Żywiecczyzny. No proszę bardzo. Więc ta nieznajomość pewnych części kraju, czy rozerwanego na
kawałki. A przecież to była kiedyś cała Rzeczpospolita. Była duża i było wiele na tym tle nieporozumień. A Śląsk to jeszcze w dodatku nie była Rzeczpospolita. Właśnie, do tego jeszcze wracam. Śląsk w dodatku nie był Rzeczą Pospolitą, nie należał do Polski, wbrew temu, co tam kiedyś słyszałem, że prawda, Fryderyk Wielki odebrał Śląsk Polsce. Czechom, no, tak. Śląsk dawno odpadł od Rzeczypospolitej. Tam były inne tradycje już od wielu wieków. Mieszanina kultur, pogranicze też kulturowe. Czym był Śląsk dla przeciętnego, ówczesnego Polaka? Tym samym, czym Lwów, to znaczy symbolem. Lwów ogniskował ogromne emocje dzięki tej walce, którą podjął w roku 18. I ludzie, wielu młodych ludzi, którzy wstępowali do wojska, wręcz żądało, aby ich posłać pod Lwów, bo oni tam chcą umrzeć i walczyć za Polskę. Śląsk był ostatnią częścią, która jeszcze nie była Polską, a obiecana była Polsce. Przecież Śląsk miał w całości wrócić do Polski bez plebiscytu. Takie były założenia. Lloyd George jednak namieszał. Lloyd George namieszał, tak. I Śląsk też się stał takim pewnym symbolem tego ostatniego skrawka ziemi polskiej, dla wielu Polaków rdzennie polskiej, piastowskiej, to co państwo tutaj powtarzacie, bo to były te reminiscencje właśnie powieści Kraszewskiego, tych wszystkich autorów, którzy pisali o naszej historii, które spełniały taką rolę. Słowo. Co tam było z prawdziwego Śląska? Ilu Polaków tak naprawdę widziało Katowice i huty i kopalnie? Bardzo niewielu. Problem. Bardzo niewielu. Śląsk kojarzył się, jeżeli można tak użyć takiego określenia, z jakimś rejonem mało znanym, natomiast bardzo cennym na pewno dla Rzeczypospolitej i nie wyobrażano sobie, żeby on cały miał nie wrócić do Polski. Podział Śląska, ten, który dokonała nawet Komisja Czterech, nie Antanta, bo Antanta to wiadomo, no, dała nam skraweczki maleńkie, wywołało to ogromne oburzenie. Nawet ten podział uważano za głęboko niesprawiedliwy i krzywdzący Polskę. Więc dlatego sprawa Śląska budziła ogromne emocje i śladem tego jest to, co pani doktor mówiła na samym początku. To nie dotyczyło tylko kobiet. Oczywiście pani doktor mówiła o kobietach. To dotyczyło no, całego tego polskiego społeczeństwa, które uważało się za polskie i myślało po polsku i myślało, że no, ku dobru Rzeczypospolitej działać będzie. Otóż Śląsk był mało znany, Śląsk był pożądany, a śladem tego jest masa rozmaitych komitetów pomocy Śląska, plebiscytowych komitetów, komitetów obrony Śląska, wyjazdów na Śląsk, również mężczyzn, wrócę do tego, co pani doktor mówiła. Sprawa Śląska była niezmiernie popularna. Sprawa Śląska była nagłaśniana przez prasę, tak jak kiedyś sprawa Lwowa. Sprawa Śląska stała się swego rodzaju punktem honoru. Jeszcze do Polski to nie wróciło, to musi wrócić, a zatem róbmy wszystko, aby to do Polski wróciło. Były ucieczki ze szkół, z korpusu kadetów, z Lwowa uciekali ludzie, gdzie? Do Powstania Śląskiego. Z Krakowa też pewnie mieli najbliżej. Z Krakowa również, oczywiście. Było takie pospolite ruszenie obrony Śląska. Były komitety obrony Śląska wszędzie zakładane. Sprawa Śląska była na ustach wszystkich, czyli wiedziano, że Śląsk powinien być polski. Wiedziano, że Śląsk jest bogatą krainą na pewno. Trzeba to Prusakom wyrwać. Natomiast o mentalności Śląska, Królewiak wiedział tyle mniej więcej to o mentalności Pomorzanina, a może jeszcze mniej, albo tyle, co Kresowianin wiedział o Wielkopolaninie. To była to samo zjawisko. Z tym, że jeszcze pogłębione tym, że Śląsk nie był częścią Rzeczypospolitej obojga narodów nigdy, w związku z tym popularnie mówiono, to są dawne ziemie piastowskie, gdzie one się kończą, to tak naprawdę nie wiedziano, no bo Dolny Śląsk też kiedyś był piastowski, no ale ten Górny był nam przyrzeczony, Francuzi nam powiedzieli, że będzie nasz, w związku z tym wszyscy czekali, że to będzie natychmiast nasze. Powiem więcej, dyplomaci amerykańscy, którzy przyjeżdżali tutaj jeszcze przed prezydentem Wilsonem i zapoznawali się z tymi stosunkami na ziemiach niemieckich, bo jeździli też na Śląsk, jeździli do Wielkopolski, na Pomorze, byli przekonani, że
istotnie, no przynajmniej tak wyczytałem w tych relacjach i tych zapiskach, które miałem okazję przeczytać, że Śląsk powinien być w całości polski. Mówię o Górnym Śląsku. Ustępstwo Wilsona, kiedy dowiedziano się ostatecznie, że Wilson ustąpił, że w imię pokoju, zawarcia pokoju, żeby Niemcy podpisały pokój, bo jeżeli nie podpiszą, no nie wiadomo, co się będzie działo. Europa przecież nie chce dalszej wojny, a oni nie podpiszą pokoju. No i co wtedy? Trzeba zrobić ten gest Niemcom w stosunku do Niemiec i dać im szansę w plebiscycie. To sam Wilson to uważał podobno i ci dyplomaci amerykańscy jako jedno z najgorszych ustępstw wobec Niemiec, jakie popełniono, i że to był błąd. No, potem zmieniali zdanie po pewnym czasie, ale w tamtym chwili myśleli podobnie troszkę jak my, jak nasze społeczeństwo. Dyplomaci amerykańscy, proszę Państwa, że to się wtedy bardzo uczyli tej części Europy. Uczyli się każdego aspektu. Tej ważnej rzeczy, o których tutaj panowie, państwo mówili tutaj ze Śląska, że nie da się badaniami etnicznymi, narodowościowymi ustalić narodowości, która tkwi w sercu każdego człowieka i może mieć nazwisko niemieckie i mówić po niemiecku, uważać się za Polaka, może mówić po polsku, mieć nazwisko polskie i będzie się uważał za Niemca. I tego się nie da zdefiniować naukowo. Podobnie jest na Kresach Wschodnich. Zresztą było bardzo różne w każdej z tych małych ziem i większych ziem, o których pan mówił. Dokładnie i na wschodzie, i na zachodzie było to samo zjawisko. Tam, gdzie się wymieszały narody, to dochodzenie, kto jest kim, było niesłychanie trudne i zależało od wyborów. I tak naprawdę możemy osądzać, kto kim był, kto się kim czuł, kiedy następowały te wybory dramatyczne. Kiedy przychodziła okupacja, albo była decyzja, czy opuszczam Śląsk i walczę dalej za Polskę, czy też zostaję na Śląsku, no i tutaj sobie normalnie żyję. Były różne powody takich decyzji. Ci, którzy naprawdę uważali się za tych polskich patriotów, to w dodatku uważali się, że są zagrożeni przez Niemców, uchodzili ze Śląska i mieli rację. Zresztą, proszę Państwa, to jest kolejna rzecz, która jest strasznie w Polsce uproszczona. Zupełnie inny temat, panie profesorze, drodzy Państwo. Polacy nie zdają sobie sprawy, że na przykład jest taki region, który się nazywa Śląskiem Cieszyńskim, gdzie ostoją polskości jest protestantyzm, a katolicyzm austriacki to polskość zawsze atakował. Ale przychodząc do pana profesora, mniej więcej dokładnie to samo pytanie i próba zwalczenia albo potwierdzenia pewnego stereotypu. PRL-owska publicystyka bardzo lubiła twierdzić, że Józef Piłsudski i jego zwolennicy strasznie się Śląskiem nie interesowali, Wielkopolską także. Było to obowiązkowo wstawiane do różnych filmów. U Bogdana Poręby w Polonii Restituty jest taki ogromny monolog Żeromskiego i Piłsudskiego. Jak było z tą piłsudczykowską Polską? Ona o Śląsku zapominała? On był naprawdę tak całkowicie nieważny w porównaniu z tymi pięknymi, rokokowymi i barokowymi kształtami wileńskich kościołów? Tak, zacznijmy może od tego pierwszego zdania, które pan wprowadzał do naszej debaty. Mianowicie, że Śląsk to jest taki kawałek piastowskiej Polski, który jest przyszyty do Polski jagiellońskiej. Ja myślę, że ten obraz jest daleko bardziej skomplikowany. To jest taki jeden wielki patchwork, już używałem tego wielokrotnie, porównania, który jest zszyty z rozmaitych kawałków, rozmaitego kształtu, faktury, wielkości, koloru i wszystkiego innego. I tak jak patchwork wyglądała cała ówczesna odrodzona Rzeczypospolita, to ten Górny Śląsk też był takim specyficznym kawałkiem. Czym się różniły te patchworki, te poszczególne gałganki, te kawałki zszytego państwa? Przede wszystkim różne systemy prawne, różne systemy miar, wag, różne, przepraszam bardzo, szerokości torów kolejowych, dwa rozmaite południki zerowe, jeden Greenwich, drugi Ferro, rozmaite skale map, rozmaite pieniądze, kilka systemów prawnych. No po prostu wszystko, co może różnić, różni. Co jest wspólne, to trzeba tutaj powiedzieć. Otóż jest wspólna, nie dla wszystkich, ale przynajmniej dla tych elit, dla warstw oświeconych, jest kultura. Na Górnym Śląsku śpiewano te same, przynajmniej część tych samych pieśni. Przynależano do Stowarzyszenia Gimnastycznego, Towarzystwa Gimnastycznego Sopu. Do Częstochowy, która była znacznie bliższa dokładnie, niż do Warszawy. Ale pielgrzymowano również na odsłonięcie pomnika grunwaldzkiego. Czytano krzyżaków
Sienkiewicza. Czytano Quo Vadis, czytano polską literaturę. I kultura dla tych warstw wyższych, świadomych, utożsamiających się z polskością, była tym, co ten patchwork zszywało. To były te nici. Plus oczywiście, jeśli chodzi o Górny Śląsk, nie mówię o Cieszyńskim Śląsku, bo Adam Małysz jest ewangelikiem, prawda? Symbol polskości. Ale my z kolei tutaj w Kogresce mówimy... kompletnie nie rozróżniamy Śląsków i to jest tak. straszna rzecz. No tamten był austriacki, to nie jest Śląsk pruski. I no, jednak katolicyzm był tutaj tym czynnikiem wiążącym. A teraz przechodzimy do Piłsudskiego. Otóż no to oczywiście jest stara teza, która absolutnie nie znajduje potwierdzenia w badaniach. Dwie rzeczy, o których trzeba bezwzględnie powiedzieć. Pierwsza to taka, że Józef Piłsudski zdawał sobie sprawę, zresztą wielokrotnie to mówił, nie tylko on, ale i politycy narodowi, tylko Józef Piłsudski wyraził to bardzo dosadnie. Wszystko to, co możemy dostać z Zachodu, od Niemiec, będzie to ein Geschenk, podarunek ze strony koalicji. Natomiast na wschodzie to jest inna sprawa. Tam są drzwi szeroko otwarte i kto ma siłę, to szeroko te drzwi otworzy. I to jest ta różnica, że o ile granice wschodnie mogliśmy mniej lub bardziej kształtować samodzielnie w konfliktach zbrojnych, czy to z dwoma państwami ukraińskimi, czy z Litwą, czy we współdziałaniu z Łotwą, czy w konflikcie z Rosją bolszewicką, o tyle na zachodzie i południowym zachodzie, a więc konflikt o Śląsk Cieszyński z Czechami i konflikt z Niemcami o wszystkie ziemie dawnej Rzeszy Niemieckiej, no i będzie konfliktem, który w jakiś sposób jest uzależniony. I tak też było. W podarunku dostaliśmy jedynie Pomorze Gdańskie, wywalczyliśmy Wielkopolskę, no i co będzie z Górnym Śląskiem, prawda? Józef Piłsudski miał swoistą wizję prowadzenia polityki. Mówił tak, ja jedną politykę swoją miałem. Tworzyć fakty dokonane i starać się te fakty dokonane legalizować. I jeśli byśmy tak popatrzyli z perspektywy czasu, to trzy powstania górnośląskie to jest polityka Józefa Piłsudskiego, a szczególnie trzecie powstanie górnośląskie. Musimy sobie zdawać sprawę, że ono jest zrobione za pieniądze Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie. Ono jest zrobione przez oficerów Wojska Polskiego i kierowane i organizowane przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. I mówił pan, że nie będzie pan liczył tych armat, karabinów i tak dalej, ale te kilkadziesiąt tysięcy karabinów, kilkaset karabinów maszynowych, pociągi pancerne przemycone na Górny Śląsk w kawałkach, artyleria, a przede wszystkim oficerowie sztabowi, którzy tym trzecim powstaniem górnośląskim kierowali. Panie profesorze, nazwał to teraz wojną hybrydową. 80, dokładnie, 80 tysięcy mniej więcej szacuje Encyklopedia Powstań Śląskich Ochotników, czyli jedna mniej więcej piąta, szósta, czyli mniej więcej od 15 do 20%. To są przeważające warstwy kierownicze. To jest powstanie zorganizowane przez Rzeczypospolitą, wszystkie już ziemie, bo tam są i Wielkopolanie, tam są i z Kongresówki, tam są i z Kresów, tam jest potomek ostatni hetmana Karola Kotkiewicza, który z Lwowa, z Korpusu Kadetów, nomen omen, uciekł do tegoż powstania. Tam są wszystkie ziemie Rzeczypospolitej, jak w soczewce skupione po to, żeby ten ostatni skrawek patchworku przyłączyć do Rzeczypospolitej. Dlaczego on był taki ważny? Otóż Józef Piłsudski zdawał sobie również sprawę z tego i dlatego zależało mu na Górnym Śląsku. Mówił o tym pan doktor z Katowic. No 90% przemysłu. Bez przemysłu górnośląskiego nie można zbudować polskiego przemysłu zbrojeniowego. Polska bez przemysłu zbrojeniowego jest bezbronna i jest po prostu niczym. Żaden zaborca nie zbudował na terenie Rzeczypospolitej przez 150 lat żadnej fabryki zbrojeniowej, a te, które były, zostały zniszczone po powstaniu listopadowym przez Rosjan. A bez Górnego Śląska, bez węgla, bez hut, żelaza, bez zakładów azotowych w Chorzowie,
które uruchamiał późniejszy prezydent Mościcki z późniejszym ministrem Kwiatkowskim. To była też niezwykle ważna sprawa. Zakłady azotowe, to bez tego się nie zrobi żadnych materiałów wybuchowych. Bez Górnego Śląska nie ma polskiego przemysłu zbrojeniowego, bez przemysłu zbrojeniowego nie ma armii, bez armii nie ma Rzeczypospolitej. I to były podstawowe założenia polityki Józefa Piłsudskiego. Oczywiście na zewnątrz on tylko starał się wykazywać na arenie międzynarodowej, że wola ludności wyrażona w tych kolejnych powstaniach no nie może skazywać Rzeczypospolitej na bezczynność. My musimy pomóc ludowi śląskiemu wybić się na niepodległość, a oczywiście temu ludowi śląskiemu najpierw trzeba było pomóc, żeby chciał się na tę niepodległość wybijać skutecznie. Skutecznie. Zakładając jeszcze POW, bez decyzji Piłsudskiego tego by nie było. POW powstaje w styczniu 19 roku, zanim jeszcze pierwsze powstanie wybuchnie. Sama nazwa POW, Polska Organizacja Wojskowa, już tego ani innego dowodzi. Teraz będzie jedno pytanie, to samo właściwie i do pani doktor Tkaczyjanik, i do pana profesora Fica. Tym razem pierwszy pan profesor. Kolejne stereotypy. My mamy bardzo dużo mitów dotyczących powstań. One paraliżują sytuację, chociaż w gruncie rzeczy powstania zawsze się dzieje obok normalnego życia. Jak te śląskie powstania wpływały na normalną budowę, konstrukcję Górnego Śląska? W bardzo wielu filmach one tak naprawdę dzieją się obok, ale one też miały przecież ogromne znaczenie do przekształcenia się społeczeństwa na Górnym Śląsku, do zmiany, do wybicia jednych do góry, do początku emancypacji, o czym pewnie pani doktor powie, i przemiany matriarchatu, który jest, jak też pani powiedziała przy pierwszym razie, bardzo skomplikowanym zjawiskiem, pozytywno-negatywnym. Jak bardzo w wyniku tych trzech powstań, bo nie skupiamy się już tylko na tej polskiej wojnie hybrydowej, jak powiedziałby pewien eurodeputowany i pewien wybitny pisarz także, też drugi pan. Czy te trzy powstania przeorały strukturę Górnego Śląska? I nie mam tutaj na myśli oczywiście struktury politycznej i tej granicy, która nagle przedzieliła domy i ogródki w bardzo wielu miastach. Kiedyś rok w życiu spędziłem w Katowicach, co było dla mnie takimi rekolekcjami, bo w końcu mieszkałem gdzieś, gdzie nie ma dworków i drewnianych domów, i odkryłem, że zupełnie inny istnieje fragment naszej kultury. Odkryłem, jak ta granica straszliwie była poprowadzona. Pan profesor Fitz. To ja jeszcze tylko w nawiązaniu do tego, o czym panowie rozmawiali, ale dosłownie jedno zdanie. Podobało mi się, jak pan zapytał, czy ktoś z przeciętnych Polaków bywał w Katowicach, a potem pan dodał, że ta specyfika Górnego Śląska jest mało rozumiana. Warto pamiętać o tym, że stolicą Górnego Śląska było Opole i ten Górny Śląsk dotyczył także tej zielonej części, która też dzisiaj gdzieś tam w takim przeciętnym odbiorze społecznym jest mało zupełnie obecna. Myślę, że do Opola docierało jeszcze mniej Polaków niż do Katowic, panie profesorze. Tak, zgoda, ale dzisiaj identyfikujemy Górny Śląsk z Katowicami. Wtedy Katowice odgrywały jeszcze tak naprawdę dosyć taką nieistotną rolę. Do tego tematu się odnosząc, który został powiedziany przed momentem. Trzy powstania, ja bym powiedział od razu tak. Pierwsze z tych dwóch powstań to są wydarzenia, które się dzieją w przeciągu tygodnia, każde z nich. Tak, więc życie musi się toczyć obok, choćby z tej przyczyny i powodu, że te rzeczy tak naprawdę dzieją się bardzo szybko, bardzo gwałtownie na relatywnie niewielkim obszarze terytorialnym. Natomiast de facto tak naprawdę taki wymiar bliższy już naszemu rozumieniu powstań niesie z sobą dopiero trzecie powstanie, w którym też tak naprawdę działania militarne, no, można powiedzieć, że zaczynają się 3 maja, a kończą się 4 czerwca, powiedzmy, czyli mówimy o takim okresie rywalizacji trwającej przez te 4-5 tygodni. I one, zacząłbym od tego, że one wtedy już troszeczkę będą odgrywały istotną rolę dla mieszkańców, bo będą się przekładały na to, że radykalizuje nam się ta dychotomia, prawda? Ona była podsycana przez 13 miesięcy kampanii przedplebiscytowej, potem została jasno zdefiniowana w momencie, kiedy plebiscyt się odbył. Proszę pamiętać o tym, że wyniki plebiscytu były ogłaszane gminami. W związku z tym te miejscowości z automatu niejako stawały się propolskie albo proniemieckie i z automatu
postrzegano je potem w taki sposób, że tam mieszkają ci, którzy sympatyzują z Niemcami, albo tam mieszkają ci, którzy sympatyzują z Polską, to na sąsiedzkie relacje na pewno musiało mieć istotny wpływ i znaczenie. Natomiast jeżeli mówimy o samym trzecim powstaniu, bo na nie możemy zwrócić uwagę, to my znamy na przykład takie znowu informacje ze wspomnień wywiedzione, że powstańcy, którzy zostają ściągnięci, bo też od razu jedną rzecz warto naszym widzom powiedzieć. Generalnie można w uproszczeniu znowu powiedzieć tak, że w trzecim powstaniu śląskim główne siły militarne powstańców wywodzą się właśnie z tej przemysłowej części Górnego Śląska, czyli ze wschodniej części Górnego Śląska. Katowice, Mysłowice, Pszczyna, Rybnik, mniej więcej te obszary można byłoby gdzieś tam wymieniać, choć oczywiście my mówimy nie o samych dużych miejscowościach, a o terenach wokół. Natomiast najważniejsze walki militarne będą się toczyły w zachodniej części, czyli właśnie w okolicach Góry Świętej Anny, w okolicach Opola, powiedzmy, choć do Opola nie docierają. Tak, Kędzierzyn, oczywiście, Kędzierzyn osobno, Koźle osobno, tak, tutaj te tereny będą terenami, na których walki się toczą. Więc na przykład mamy takie wspomnienia i relacje, że jak powstańcy zostali zluzowani i mieli 2 dni przerwy, zanim zostali włączeni do dalszej walki, to jechali do domu po to, żeby sobie nową bieliznę wziąć. Także to było takie powstanie, gdzie można było odwiedzić rodzinę, jak się udało w ciągu tych 2 dni. Z drugiej strony była dobra niemiecka komunikacja, która ciągle działała. Tak, dokładnie, tak. Akurat kwestia transportu i komunikacji były bardzo dobrze rozwinięte. Więc mamy do Familoka docierało się dość szybko. Powstańcy też z nich sprawnie korzystali, nie tylko pociągi pancerne jako takie, ale w ogóle transport kolejowy jako jeden ze środków na przykład przemieszczania się był dość sprawnie wykorzystywany. I jeden jeszcze element, tak zwane cernowanie, też myślę, że warto go przywołać. W czasie trzeciego powstania śląskiego powstańcy zdają sobie sprawę właśnie z tego, że na terenie dużych miast mamy do czynienia z mniejszością niemiecką, która no, sprzyja oczywiście niemieckości, mówię mniejszością niemiecką, proniemiecko nastawionymi Górnoślązakami, tak znowu trzeba byłoby precyzyjniej powiedzieć. W związku z tym, żeby ich nie dopuścić do działania na tyłach powstańców, trzeba te duże miasta otaczać i blokować. I to jest ten proces cernowania. A on z kolei dla przeciętnych mieszkańców przekłada się na kłopoty aprowizacyjne, na niemożność opuszczania tych miejscowości, na zbłąkane kule, które się pojawiają gdzieś tam w trakcie poranków czy wieczorów. Więc dla zwykłych, normalnych mieszkańców to będzie oczywiście sytuacja trudna i kłopotliwa. Powstańcy w maju 1921 roku ruszają do działań zbrojnych, zostawiając w domu żony, zostawiając w domu matki, zostawiając osoby, które najczęściej, o czym pani doktor mówiła i pewnie mówić będzie, za chwilkę jeszcze nie były zatrudniane. W związku z tym te osoby muszą się z czegoś utrzymywać, więc trzeba będzie też tym osobom próbować zapewnić żołd, inaczej przeznaczyć dla nich żołd, który byłby przyznawany owym mężom czy ojcom, czy synom i w ten sposób też to będzie miało istotne znaczenie dla codziennego życia. No i może jeszcze jedna rzecz taka, która wydaje mi się też ciekawa dla osób, które nie znają tej specyfiki, bo mówimy o walkach trzeciego powstania i mamy na myśli właśnie atak, czy kilka ataków na Kędzierzyn, słynne walki o Górę Chełm i miejscowość Góra Świętej Anny, która się na szczycie znajduje. Natomiast te walki nie musiały mieć zawsze charakteru działań militarnych z użyciem ciężkiego sprzętu, wozów pancernych czy pociągów pancernych, ale miały też taki charakter właśnie dość typowy dla ruchawek. Dla mnie fascynujące wspomnienia dotyczą na przykład tego, jak z Gliwic, które były cernowane i które były takim silnym ośrodkiem tak zwanych bojówek niemieckich, bo my je tak dzisiaj umownie też nazywamy, wyprawiano się tramwajami do sąsiadującego z nimi Zabrza po to, żeby tam toczyć potyczki z, powiedzmy, jakąś tam grupą właśnie pilnującą porządku ze strony powstańców śląskich. Więc czasami to bardziej nam się kojarzy dzisiaj z takimi spotkaniami, nie wiem, sympatyków piłki nożnej może, prawda? Niekoniecznie klasycznego powstania sensu stricte, tak, z jakimiś ustawkami dokładnie, a tak też to powstanie wyglądało, więc
Ono naprawdę w bardzo, bardzo wielu wymiarach odgrywa istotną rolę. I na koniec tego wystąpienia powiem tylko tyle. Ja bym też nie powiedział, że ta kwestia rozgraniczenia nie ma znaczenia, albo że ona jest jakby, że nie jest istotna z tej perspektywy, o której mówimy. To, co pan redaktor przywołał, te granice biegnące wzdłuż zakładów pracy, czy gospodarstw, czy w ogóle dotychczas terenów, które od wieków były z sobą zrośnięte, one niosą w konsekwencji jedną złą rzecz. Znaczy masowe przesiedlenia ludności, które oczywiście są przesiedleniami co do zasady dobrowolnymi, ale już co do praktyki są wymuszone i to właściwie po obu stronach. I to też ma znaczenie dla pewnej reorganizacji struktury i tego, jak będzie potem rzeczywistość wyglądała. Często przy takich okazjach mówię o jednej prostej rzeczy. Kiedy nadchodzi początek lat 30., kiedy pojawia się ruch hitlerowski, to jednym z miast, w którym będziemy mieli do czynienia z masowym wsparciem dla Adolfa Hitlera i jego koncepcji i pomysłów, będą przygraniczne Zabrze. Dlaczego? No właśnie dlatego, że tam w trudnych warunkach sanitarnych i nie tylko, no umownie można powiedzieć, koczuje grupa ludzi, którym się marzy, żeby wrócić do swoich miejsc zamieszkania, które w tej chwili znajdują się po polskiej stronie. Więc ten element też myślę warto brać pod uwagę, kiedy zastanawiamy się nad tym, na ile ta struktura ulegała zmianie. A tematykę kobiecą zupełnie świadomie zostawiam następnemu czy następnej rozmówczyni. I nie tylko kobiecą, ale ja myślę, że warto to sprzedać ruchom miejskim ogólnie teraz w Polsce. Powstanie Śląskie jako patriotyczna promocja zbiorkomu. Tak sobie nagle uświadomiłem, bo w końcu w historii tkwią nam różne elementy popkulturowe. A i z tym Zabrzem, panie profesorze, z jakiegoś powodu Zabrze dostało potem tą niemiecko-patriotyczną nazwę w 1916 roku wcześniej, ale potem to się utrzymało. I tak zostało Hindenburgiem, bo to chyba nie tylko chodziło o zatarcie polskiej nazwy, to jeszcze chyba też do końca nie te czasy. Pani doktor. O, nie słyszałem pana profesora, on mi odpowiedział. Panie profesorze, może pan powtórzyć? Powiedział? Tak, to jedno zdanie tylko dodam jeszcze. Zabrze zostało Hindenburgiem, choć mieszkańcy definiowali je jako Zabrze. Natomiast warto też zwrócić uwagę, że mówimy o miejscowości, która w 1922 roku dopiero uzyska prawa miejskie. Czyli jakby spór dotyczący nazewnictwa dotyczy po prostu wioski, tak? Formalnie. Dziękuję. Musimy zresztą wielu rzeczy się uczyć. Polska też w pewnym momencie stwierdziła, że jednak warto zmienić Królewską Hutę na Chorzów, bo brzmi to troszkę mniej prusko. Pani doktor, już nie blokuję więcej. Wiele z tych nazw, takie jak Zabrze, ma jeszcze etymologię w ogóle starszą. Tutaj mamy do czynienia z takim przepływem nazw, które są związane ze zmianami politycznymi, granicznymi. Prześledzenie czasami nazw miejscowości na Górnym Śląsku, powiedzmy w rozległej historii 700-lecia danego miasta czy starszych, bo takie tutaj jest ich tu mnóstwo, wiele z nich powstało na prawie magdeburskim, no daje nam obraz przemian granic i to jest w ogóle fascynujący kawałek historii Górnego Śląska. Zresztą pojawia się także w pop literaturze. Pojawia się może bardziej Dolny Śląsk, na przykład u Sapkowskiego, Narrenturum, ale to są właśnie takie tajemnicze też przejścia nazw i myślę, że tak zupełnie z oku o tym opowiadając. Pani doktor, to jest kwestia na przykład prześledzenia całej działalności Komisji Nazewniczej z 1945-1947 roku. No tak, ale w ogóle mnie nie dziwi, że tutaj powstają kryminały i dzieją się, jest to świat przedstawiony bardzo wielu współczesnych tekstów takich postliterackich. No dobrze, wracając do pytania, chciałam się jeszcze tylko odnieść do tego, co powiedział mój, jakby to powiedzieć, ziomek, no bo jednak reprezentujemy tutaj tę część. Królestwie Krajan. No dobrze, właściwie znaczy ja urodziłam się w Hindenburgu, żeby to było jasne. Natomiast moja rodzina pochodzi z Kresów. Ja nie jestem z baby prababy Ślązaczką czy Górnoślązaczką, natomiast pokochałam Śląsk wielką miłością, a wracając do rzeczy, to mamy do czynienia z fragmentem Górnego Śląska najbogatszym, który wchodzi w granice
Rzeczpospolitej, ale nie w wyniku plebiscytu, bo to tutaj jeszcze też nie zostało moim zdaniem powiedziane. Jednak no, około 60% ludności opowiedziało się za Niemcami, a 40 z małym ułamkiem za przyłączeniem do Polski. Trzecie powstanie i potem decyzja mocarstw zachodnich jest bardzo też mocno uzależniona od tego, jakie intencje mają Francuzi. Tutaj jest wielki, do dzisiaj zresztą analizowany problem międzynarodowych rywalizacji wielkich potęg gospodarczych, czyli Anglii i Francji, i Polska tutaj stanowiąc dla Francuzów łakomy kąsek, jest przez nich popierana i wspierana w tym czasie. W każdym razie mamy do czynienia, patrząc na tę jedną z najbogatszych fragmentów, czy jak dzisiaj jeden z panów powiedział, fragment patchworku, ten gałganek, to jest ta ziemia industrialna, która nie tylko posiada zasoby, ale posiada już infrastrukturę wtedy, 100 lat temu i 150 lat temu, która jest naprawdę jednym z wielkich skarbów i myślę, że nie tylko Piłsudski zdawał sobie z tego sprawę, ale bardzo wielu europejskich i światowych polityków, a swoją drogą wydaje mi się, że Korfanty i Piłsudski nie przebywają w tym samym niebie. To tak odnosząc się do tego, o czym panowie mówiliście. Cześć. Wracając do tego, co się stało z kobietami, bo rzeczywiście przyznaliście mi tu, panowie, z racji płci ten fragment dyskusji, to dobrze, ja jestem z nim w jakimś sensie pogodzona. Niech i tak będzie. Wiem, że pan profesor mówił o źródłach i rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z absolutnie fascynującym dokumentem, mało znanym także historykom w centralnej Polsce, że będę taka nieco złośliwa, a mianowicie z wielką księgą pamiątkową pracy społeczno-narodowej kobiet z lat 1880-1922, która została przygotowana na zaproszenie Aleksandry Piłsudskiej i prezydentowej Mościckiej, kiedy obchodzono dziesięciolecie odzyskania niepodległości, na wielką wystawę w Poznaniu do pawilonu kobiecego, zaprojektowanego przez kobietę i wypełnionego pracami i dziełem kobiet tego dziesięciolecia. I tutaj rzeczywiście opisy w tej księdze, która jest zbiorem takim zupełnie niezwykłym, białym krukiem muzealnym i nie tylko. Mamy 100 historii kobiecych, 100 biografii spisanych przez same kobiety, które najczęściej tym okresem, o którym opowiadają, najczęściej opowiadają właśnie o okresie powstań i plebiscytu. Szczególnie te skupione na plebiscycie mówią o wielkim włączeniu się kobiet w te akcje. I tutaj przypomniana już wcześniej przeze mnie Janina Omańkowska, która zwołuje, nie górnoślązaczka, też Wielkopolanka, zwołuje w styczniu 1921 roku wielki zjazd zarządów towarzystw Polek do Gliwic. Do niemieckich Gliwic przyjeżdża wedle różnych źródeł około 1500 delegatek z całego regionu. I tam się odbywa coś, co dzisiaj nazwalibyśmy takim szkoleniem z zakresu tego, jak przygotować rodziny, sąsiadów, całe społeczności lokalne do plebiscytów. Kobiety uczą się skompletowania odpowiednich dokumentów, uczą się i poznają, w jaki sposób najłatwiej sprowadzić swoich krewnych, którzy wcześniej wyjechali w głąb Niemiec. Przygotowują się do przenoszenia osób ze szpitali czy też z miejsc w domach po prostu starszych osób, organizują się w zakresie doprowadzania ludzi do głosowania, do lokali, gdzie można było zagłosować. To jest niezwykła praca wykonana przez potem przez lokalne koła towarzystw Polek
I mówi się, już patrząc na statystyki i patrząc na to, co same kobiety opisały w tej pamiątkowej księdze, która jest dziś eksponatem Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, to ich zaangażowanie w akcję plebiscytową jest już na poziomie 20%, jeżeli patrzymy z takim rozdziałem na płeć, na historię, kiedy przy samych akcjach powstańczych mamy do czynienia zaledwie z udziałem na poziomie 0,2%. Ale rzeczywiście zostałam tutaj też zapowiedziana jako osoba, która, ale w ogóle nie jestem złośliwa, przecież cały czas się uśmiecham do panów, w ogóle panów nie widzę, a i tak się cały czas uśmiecham. No więc to też chyba, no mam nadzieję, w każdym razie ten krok emancypacyjny to jest coś takiego niezwykle interesującego, ponieważ mimo tego, że mamy tak niewielki udział kobiet w tej militarnej części irredenty śląskiej, to one dochodzą do pewnego momentu, którego wcześniej nigdy nie dotknęły, czyli nie tylko uczestniczą w walkach, nie tylko widzą śmierć ludzi na froncie, nie tylko widzą ciała ludzkie, które krwawią, nie tylko, ale widzą życie w okopach, życie bardziej rozluźnione. One doświadczają takiego innej dyscypliny niż w domu. Przypuszczam, że są uczestniczkami sytuacji, w których nie czują się komfortowo, kiedy może nie są wyszydzane, ale są traktowane gorzej w przestrzeni publicznej, ponieważ wielu rzeczy jeszcze nie potrafią. I mimo tego, iż dowódcy, niektórzy oczywiście, jak Wawelberg na przykład, dbają o to, żeby ich żołnierze traktowali kobiety uczestniczące w walkach poważnie, no to są wystawione niejednokrotnie na pośmiewisko. I tutaj jest taka trudna sytuacja, bo z jednej strony poczucie patriotyzmu, poczucie godności polskiej, godności, nazwijmy to tak roboczo, pcha kobiety do tej pracy, a z drugiej strony ich partnerzy, mężowie, ojcowie, bracia nie traktują ich w dalszym ciągu poważnie. Więc ta dychotomia, zresztą towarzysząca całej emancypacji kobiet, powoduje też, że niejasny jest ostateczny przekaz dla kobiet tej całej sytuacji w sensie społecznym. One z jednej strony uczestniczą już jako obywatelki w tych wszystkich działaniach, bo wiadomo już, że kobiety mają w Polsce prawa wyborcze, że od 1918 roku są pełnoprawnymi obywatelkami, które mogą brać udział w głosowaniach. Wiemy od 1919, że kobiety też wchodzą w skład rad miejskich, także na Górnym Śląsku, Polki, czy to w Katowicach, czy w Gliwicach, czy w wielu innych miastach wchodzą do rad miejskich. Ale z drugiej strony właściwie wszystkie kobiety, które się tutaj pojawiają w tej sytuacji powstań, muszą w sensie indywidualnym przełamywać opór takiego tradycyjnego oglądu roli kobiety oraz miejsca, które jest jej przydane w sposób naturalny, co ja oczywiście zawieszam w jakimś cudzysłowiu, bo taki porządek naturalny jest oczywiście pewnym mitem i pewnym porządkującym w kulturze patriarchalnej narzędziem. Zatem może warto powiedzieć, czym się zajmowały, poza tym, że organizowały wiele plebiscytowych akcji, o których już mówiłam, i to nie tylko propagandowych, i to nie tylko tych związanych z samym głosowaniem, ale potem to zaplecze, ta bohaterka drugiego planu, kim ona jest.
No więc ona jest kurierką, sanitariuszką, ale też tłumaczką. Ona jest kucharką, ona jest telegrafistką, ona jest sekretarką, ona jest nawet herbaciarką, bo i takie właśnie to nie tylko zmieniano bieliznę, dojeżdżano sobie tramwajem czy koleją do domu, ale także parzono świeżą herbatę dla powstańców i tym najczęściej zajmowały się kobiety. Ale z drugiej strony mamy też w powstaniach pierwszą śląską lekarkę Marię Kujawską, która no, prowadzi między innymi jeden z tych pociągów pancernych, o których panowie wspominali. Mamy pierwszą daktylografkę, mamy tłumaczenie z języka migowego. Mamy w ogóle sporo tłumaczek, ponieważ wiele z tych kobiet przybyłych na Górny Śląsk jest znakomicie wykształconych. Mamy też arystokratki, które towarzyszą w kształtowaniu się rozmów dyplomatycznych w różnych zakątkach Górnego Śląska, między innymi w Lublińcu, tam króluje w domu pani Niegolewska. Z kolei w hotelu Lomnic, w budynku już nieistniejącym w Bytomiu, króluje Janina Giżycka. Czyli to są takie funkcje z jednej strony wyniesione z dworu polskiego, ta kobieta zarządczyni całego życia wewnętrznego, ale z drugiej strony jest to przeniesione na tę zupełnie ekstremalną sytuację działań militarnych i działań dyplomatycznych i działań propagandowych. No i mamy redaktorki czasopism i ulotek, które wtedy w pocie czoła, można powiedzieć, biorą udział w tych wszystkich sferach jednocześnie dziejących się przemian. Wydawany jest między innymi Głos Polek, taka zapomniana gazeta, która jednak zbudowała potężny front kobiecy, można powiedzieć, który potem staje się po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski organem politycznym ruchu kobiecego. Powstaje też literatura taka mówiona, to są wiersze, piosenki, kołysanki, tym głównie zajmują się kobiety. Rzadko zastanawiamy się nad tym takim przekazem kulturowym, którego nie słychać. No i oczywiście to coś, co byśmy nazwali dziś networkingiem, czyli one budują sieć i będąc najlepszymi kurierkami w tej księdze, o której wspominałam, mówią o możliwości szybkiej asymilacji z autochtonami i o tym, że są bezpieczniejsze, bo są lepiej przyjmowane, bo wydają się mniej groźne i nie są tak obce, więc pamiętam taki fragment, zawsze go powtarzam. Nocowałam dopiero w trzeciej wsi, ponieważ ostrzeżono mnie, że tutaj grozi mi jakieś niebezpieczeństwo. Zatem od tej strony także płciowej, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, ten stereotyp kobiety, która jest no kimś, z kim się łatwiej nawiązuje kontakt, ale ktoś to nie jest takim zagrożeniem i jest wykorzystywany i jest obecny także w trakcie powstań śląskich jako taki pierwiastek żeński w czasie plebiscytu i w tym drugim planie trzeciego powstania. Pani doktor, z tą złośliwością dochodziło moją złośliwość, a nie pani, że broń Boże jej nie ma. Pora na pytania ostatnie do całej czwórki z Państwa, ponieważ tempo sfugit i to bardzo szybko, to będą po 4 minuty na każde z pań, na panów i panią. I zacznijmy od pana profesora Nowika, a pytanie będzie bardzo ogólne i do odpowiedzi ma pan 4 minuty. Mówiliśmy tutaj o zmianach społecznych na Śląsku. Czy możemy zaryzykować tezę, trochę już zaczętą, że druga Rzeczpospolita byłaby zupełnie inna bez Śląska i nie chodzi tylko o migracje ekonomiczne, wtedy jeszcze mniejsze niż w PRL-u i obecność hut, kopalń, ale pojawienie się jakiegoś takiego w ogóle europejskiego infrastrukturalnego kawałka ziemi z zupełnie innym wnętrzem, z zupełnie innym sposobem myślenia. Trochę porównywalna z nim chyba tylko była Łódź i może trochę Borysław i pewnie Warszawa w pewnych elementach. Czy to był jakiś dla ówczesnej II Rzeczypospolitej początek rewolucji mentalnej?
albo nie. I przyznam się szczerze, że nie badałem tych zagadnień, natomiast to, co... Ale historycy czytają i myślą, panie profesorze. Wyróżniało Górny Śląsk na mapie Rzeczypospolitej, to był zupełnie inny poziom cywilizacyjny. Absolutnie. W Warszawie drogi bite kończyły się na rogatkach Warszawy i zaczynały się dziury w drodze i błoto. I ich po prostu... No nie było po prostu. No, to w ogóle był inny świat, powiedzmy, między tak XVI a XIX wiekiem mniej więcej, jeśli chodzi o Polesie. Natomiast Górny Śląsk wyróżniał się tym i tym emanował. Doświadczenie, ja mogę o doświadczeniu powiedzieć młodych ludzi, którzy pojechali tam przed plebiscytem na początku 1920 roku tworzyć tak zwany Okręg Harcerski Górnego Śląska. Ja też czytałem te relacje, one są zachowane w archiwum akt nowych, w aktach tego okręgu. I tam są młodzi studenci z Krakowa, z Lwowa, z Warszawy. Są młodzi ludzie z Poznania, z Łodzi. To jest inne doświadczenie, z którym potem wracają na swój teren i przekazują go w tym środowisku. Jest to obszar zindustrializowany w sposób ogromny i z taką infrastrukturą cywilizacyjną, której po prostu nie ma gdzie indziej. I to doświadczenie później owocuje tym, że ja zajmowałem się również jako instruktor harcerski historią harcerstwa, że organizowane są obozy harcerskie, których trasa wiedzie na przykład z Jasnej Góry przez Górny Śląsk, potem Śląsk Cieszyński, Beskid Śląski, Żywiecki i Tatry. I to jest regularna trasa, tym bardziej ona jest, że tak powiem, uczęszczana, że przecież od 29 roku przewodniczącym harcerstwa jest wojewoda śląski Michał Grażyński. I można powiedzieć, że to jest skutek plebiscytu śląskiego i przyłączenia Śląska do Rzeczypospolitej, który emanuje na całą resztę kraju. Dziękuję. Grażyński, Korfanty, kolejna rzecz do debaty. Panie profesorze. No, nawiązując do tego, co pan profesor Grzegorz powiedział, ja dodam jedną rzecz. W II Rzeczypospolitej w zasadzie niemal od początku, po zakończeniu wojny, jak już troszkę okrzepła, był taki zwyczaj, że raz podczas służby wojskowej każdy żołnierz miał przywilej, miał prawo uczestniczyć w wycieczce organizowanej przez wojsko, na koszt wojska, które wynajmowano pociąg cały i pułk jechał zwiedzać Polskę. Żelaznym punktem... Ważne, bo to często byli ludzie, którzy nie wiedzieli niczego poza swoją wioską. Dokładnie. Czasem to byli w pułku szeregowym i w 70-60% byli chłopi z różnych miejsc Polski. Nie było internetu i telewizji. Nie było internetu i telewizji. Były takie czasy. Sami musieli coś zobaczyć. Zachowały się sprawozdania z tych wycieczek, zachowały się listy tych żołnierzy po zwiedzeniu różnych miejsc Polski i największe wrażenie, dla wielu szok, na przykład z Polesia, z Wileńszczyzny, tych młodych ludzi, jak zobaczyli te kopalnie śląskie, te ogromne młoty w hutach, bijące tę stal, te iskry, oni to opisują z taką fascynacją, jaka ta Polska jest potężna. Jaka ta Polska jest prawdziwym imperium. Tutaj taki przemysł. Oni nie mieli wyobrażenia, że coś podobnego może istnieć. A potem ich wieziono do Gdyni, na szerokie morze, polski Bałtyk, a potem do Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jak wracali, byli święcie przekonani, że jesteśmy jednym z głównych mocarstw świata. Jak jeszcze po drodze zobaczyli Prudencjal w Warszawie, to już w ogóle... Warszawę to niekoniecznie nawet oglądali. Śląsk był... Po prostu punktem żelaznym w tych wycieczkach i bardzo wyraźnie było powiedziane dlaczego. Dlatego, że
poprzez pokazanie potęgi przemysłu budujemy przywiązanie do państwa i przekonanie o potędze Rzeczypospolitej. Zresztą piękny niebotyk mają także i Katowice. I teraz 4 minutki, najpierw dla pani doktor Tkacz, Janika, potem dla pana profesora Fica. Prowokacyjne, bo generalnie dobrze wiemy, co się działo po 22 roku na Śląsku. Bez względu na to, jaki jest nasz stosunek do Michała Garzyńskiego, no, istnieją bardzo potężne dowody na to, że niekoniecznie Ślązacy byli już potem tak zachwyceni tą Polską, jak jeszcze w roku 1921, kiedy ona czasami miała twarz tego oficera granego przez Daniela Olbryskiego w Soli Ziemi Czarnej. Pytaj najpierw do pani doktora, potem do pana profesora. Czy Polska wniosła jednak coś dobrego na Śląsk? Pan profesor. Nie, pani doktor, przepraszam. Okej. Jeżeli pan profesor nie ma problemu. Pani doktor, pierwsza, tak. Dobrze. Czy Polska wniosła coś dobrego do Śląska? Mówiłem. To jest bardzo trudne pytanie. Polska, powiem o bardzo konkretnej rzeczy, bo tak całościowo jakby nie potrafię w tej chwili tego ocenić, ale rzeczywiście konflikt pomiędzy Grażyńskim i Korfantym się nasila. Mamy tutaj w przekazach taką obecność dwóch grup, Grażyńszczoków i Korfanciorzy. I to są też frakcje, które wojują ze sobą także wśród kobiet. Mamy zwolenniczki obydwu stron. I wydarza się taka sytuacja, jak ustawa celibatowa w autonomicznym Sejmie Śląskim, który powstaje już jako plan w lipcu 1920 roku, potem staje się ciałem i jest takim bardzo też ważnym i mało znanym faktem historycznym, to mogę na własnym doświadczeniu edukacyjnym powiedzieć. I ta ustawa celibatowa to jest ustawa, która zabrania w 1926 roku, wchodzi w życie i zabrania kobietom zamężnym wykonywać zawodu nauczycielki. To jest dramat dla tych kobiet, ale jeżeli mam mówić, co Polska robi dobrego, to w tym konkretnym przypadku Polska apeluje dosyć tego. Nie wolno, nie można kobietom ograniczać ścieżki rozwoju, drogi do rozwoju kariery zawodowej. Więc być może w niektórych obszarach emancypacji kobiet i próby ujednolicenia tych 5 legislacji, o których tutaj jeden z panów profesorów był łaskaw wspomnieć, no to Polska tutaj przynosi pewne takie zmiany obyczajowe i pewien plan, który jest rzeczywiście prospektem dosyć progresywnym, dopóki jest demokratyczny. Bo to się właściwie kończy w momencie kryzysu majowego i od tego momentu w zasadzie wszyscy się cofamy, pod wieloma względami, ale te pierwsze lata mamy tutaj do czynienia z takim prospekcyjnym myśleniem dla całej Polski. I myślę, że to jest wtedy także dobry koncept dla Śląska. Jeżeli mnie słyszy, to pan profesor Fitz. Tak, słyszę już. Dwa wątki. Pierwszy taki, który natychmiast mi się skojarzył, jak było to pytanie o relacje II Rzeczpospolita, Polski Górny Śląsk, to ten motyw pracy. On rzeczywiście jest bardzo mocno obecny. Obecny po pierwsze dlatego, że gdzieś tam w tym etosie takim górnośląskim ten wątek pracy jest bardzo, bardzo mocno zakorzeniony. I dwie rzeczy, które przychodzą mi do głowy. Jedno z wystąpień powitalnych w momencie, kiedy Wojska Polskie wraz z reprezentantami administracji wkraczają na Polski Górny Śląsk. Jeden z cytatów: wy nas nauczycie pięknie mówić, my was nauczymy pięknie pracować. Także to jakoś tam miało chyba oddawać takie nastawienie i przekonanie. Do tego wątku pracy dla dobra ludzkości, pracy, która nie patrzy na język, nie patrzy na wyznanie, nawiązywał też Wojciech Korfanty w swoim wystąpieniu, kiedy w Katowicach witał wkraczające wojska na czele z generałem Szeptyckim.
No i drugi wątek, pewnie od razu też będący tego konsekwencją, nie da się dzisiaj zbudować takiej klarownej historii alternatywnej. Nie wiemy, jak wyglądałaby sytuacja bez tego. Z pewnością Polska wnosi na Górny Śląsk inteligencję. Tyle tylko, że ta inteligencja rzeczywiście przez część co najmniej Górnoślązaków była oceniana potem jednoznacznie negatywnie jako osoby, które narzucają swoją wolę, które wykorzystują swoją dominację, które, krótko mówiąc, mniej pracują dla dobra wspólnego, a bardziej dla dobra własnego. I rzeczywiście, jak się przyjrzymy istotnym bohaterom sceny politycznej województwa śląskiego międzywojennego, to Górnoślązaków rdzennych, właściwie poza pierwszym wojewodą Józefem Rymerem, poza Wojciechem Korfantym, który, jak panowie już dzisiaj kilkakrotnie sygnalizowali, szybciutko przestaje odgrywać istotną rolę. Taki zresztą pierwszy moment, to jest dosyć symboliczny zresztą, to jest zwieńczenie przejmowania polskiego Górnego Śląska przez II Rzeczpospolitą. Uroczyste spotkanie w Warszawie, przepraszam, w Katowicach, które odbywa się w lipcu 1922 roku, i na tym spotkaniu Wojciecha Korfantego nie ma. Bo Wojciech Korfanty próbuje wtedy współtworzyć rząd pod swoim przewodnictwem jako premier. Nie ma też Józefa Piłsudskiego, który próbuje mu w tym przeszkodzić. Ten początek rywalizacji, wtedy już tak bardzo silny i wyraźny, no będzie miał swoją kontynuację w postaci tego, że to środowisko korfanciorzy będzie jeszcze dodatkowo budowało tą swoją formułę oglądu rzeczywistości przez pryzmat właśnie tego, że ludność napływowa spowodowała, że ta wymarzona Druga Rzeczpospolita, to autonomiczne województwo śląskie, które miało tak dobrze się rozwijać, aż tak dobrze się nie rozwija, albo mogłoby się rozwijać lepiej, gdyby w większym stopniu ludność rodzima i rdzenna mogła w nim odgrywać rolę. I dosłownie jeszcze jedno zdanie na koniec, bo dzisiaj nie padło to w czasie całego naszego spotkania, a myślę, że warto tę rzecz wyartykułować. Pamiętajmy, szanowni państwo, mówiliście przed tym panowie profesorowie o tym, że nie dało się łatwo i prosto przełożyć badań, powiedzmy, etnograficznych na wyniki polityczne czy na sympatie polityczne. Na Górnym Śląsku w ogóle możemy mówić w 1921 roku o licznej grupie tak zwanej ludności labilnej i indyferentnej, podobnie jak to na Kresach Wschodnich się działo. Bardzo trudno nam oszacować tę liczebność, ale mówimy mniej więcej o grupie między 200, tak kiedyś pani doktor Malec-Masnyk definiowała, sam Wojciech Korfanty definiował ich na prawie 400 tysięcy osób. To są osoby, które nie mają skrystalizowanej świadomości narodowej, które biorą udział w plebiscycie niejako trochę pod presją tego, co się dzieje wokół, i z których spora grupa będzie potem tę Drugą Rzeczpospolitą zamieszkiwała, i one też muszą się powolutku dopiero w tej Rzeczpospolitej odnajdować, ale one też są bardziej podatne na wszelkie sygnały, które można odebrać jako krytykę, jako właśnie powód do tego, żeby to swoje niezadowolenie artykułować. Profesorze, cieszmy się, że tu niedaleko od miejsca, w którym odbywamy tą niezdalną część naszego spotkania, Wojciech Korfanty już sobie w Warszawie stoi. Polska doceniła tego polityka, który był eksportem Śląska do innych części naszego kraju. Bo tak jak mówiliśmy o tym, że przyjeżdżają ludzie z Wielkopolski, z Galicji czy z kongresówki, Wojciech Korfanty robił powstanie wielkopolskie i był politykiem o formacie krajowym. I nie zapominajmy o Konstantym Wolnym. On był Ślązakiem i wrócił na szczęście niedawno ze Lwowa już na zawsze na Śląsk. Bardzo dziękuję wszystkim naszym gościom. Powtórzę jeszcze raz dla pamięci, bo zawsze warto utrwalać sobie nazwiska naszych gości. Pani doktor Małgorzata Tkacz-Janik, pan profesor Maciej Fic, panowie profesorowie Grzegorz Nowik i Janusz Odziemkowski, i ja, niegodny konferencjer, czyli Łukasz Jasina, nawet doktor, ale głównie redaktor. Dziękuję Biuru Niepodległa za to, że pamięta o ostatnich 3 latach i o tym, co do 1922 roku się jeszcze toczyło.